na samym wstępie chciałam bardzo serdecznie podziękować Oli, bo współpraca jest naprawdę fajna, fantastyczna, że udało mi się zrobić tą wystawę. To była taka trochę spontaniczna sytuacja, że podeszłam, spytałam, czy mogę zrobić, więc Ola bez problemu mówi, jak najbardziej, jest miejsce wolne, kiedy chcesz, to możesz, więc bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie tutaj tej wystawy. Chciałam podziękować tu, myślę, że każdemu z Was z osobna w jakiś sposób za to, że przyszliście i podziwiacie po prostu teraz te zdjęcia, które gdzieś tam robię. Jak już było mówione, no ja dużo chodzę, od pewnego czasu chodzę dużo po górach. Moja tak naprawdę podróż po górach zaczęła się tu po Beskidach, po Beskidzie Śląskim. Na początku to było takie, powiedzmy, pół dnia, żeby się przejść, żeby zobaczyć. Jeszcze wtedy nie byłam gotowa na po prostu wyprawy górskie, bo kondycja trochę leżała. Musiałam się troszkę dokształcić odnośnie różnego sprzętu, który się chodzi po górach, jak się chodzi i dobrze rozeznać szlaki. Jak już mi się udało tak tu, w naszych Beskidach Śląskich, troszkę więcej pochodzić, no to stwierdziłam, że fajnie by było kiedyś jechać sobie w Tatry. No bo jeszcze nigdy nie byłam, a wstyd chyba troszkę się zrobić, że być Polakiem i nie być we własnych Tatrach, więc stwierdziłam, że to będzie takie coś innego. Więc pierwszy raz w tamtym roku wyjechałam z koleżankami na parę dni, żeśmy pojechały. Pozwiedzałyśmy dość dużo. Na pewno są inne Tatry niż tu nasze Beskidy, jest większy wysiłek, natomiast już mam obcykany, można powiedzieć, jak się oddycha, jak się idzie, jakim tempem po górach. No i tak po prostu sobie chodzę co rusz, jak jest jakaś chwila wolna. Chodzę po górach z tego względu, że oddycham. Tam sobie po prostu mam swoje myśli. Uciekam, można powiedzieć, od dnia codziennego tutaj naszego miasta i nie tylko. Człowiek potrzebuje takiej chwili po prostu refleksji dla samego siebie i też popatrzenie, jaka jest piękna przyroda, nie, że gdzieś ktoś tam mi opowiada, natomiast żebym ja też zobaczyła. Zdjęcia, które teraz tu widzicie, to są zdjęcia z tego roku i tak naprawdę parę zdjęć jest z czerwca i reszta zdjęć jest z września. Tylko że to nie są z tego, tam dzień po dniu, tylko po prostu to są z innych po prostu dni. Bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do oglądania. Jak ktoś ma jakieś pytania, chętnie odpowiem, o ile będę wiedziała, ale się postaram po prostu odpowiedzieć. Dziękuję.